Witamy w kolejnym odcinku Urywek Historii. Jesteśmy w domu i będziemy opowiadać o tym, w jaki sposób mówimy, jakich słów używamy, czyli będziemy mówić o naszej gwarze, można powiedzieć golubsko-dobrzyńskiej. Inspiracją do powstania tego odcinka była m.in. ta książka, wydana kilka lat temu przez Urszulę Arentowicz oraz Piotra Wołyńskiego. Książka zatytułowana Słownik Gwary Mieszkańców Węgierska i Macikowa. My ten temat troszeczkę bardziej rozwinęliśmy i możemy powiedzieć, że chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o słowach, o wyrazach, o naszym języku, którego używają mieszkańcy Golubia, Dobrzynia i okolicznych miejscowości. Zapraszamy do oglądania. Szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, ale w Polsce mamy tak naprawdę dwa główne języki urzędowe, czyli język polski oraz od kilku lat język kaszubski. Ponadto możemy powiedzieć, że w języku polskim występuje kilka dialektów, czyli dialekt wielkopolski, dialekt małopolski, mazowiecki, śląski, no i wcześniej był również dialekt kaszubski. Nasza mowa okolic Golubia, Dobrzynia tak naprawdę jest mową pogranicza. Jest mową dwóch dialektów, czyli dialektu wielkopolskiego, częściowo kujawskiego oraz dialektu mazowieckiego od części właśnie ziemi dobrzyńskiej. I można powiedzieć, że te dwa dialekty ukształtowały nasz język. W mowie golubsko-dobrzyńskiej znajduje się również wiele germanizmów, które związane są z tym, że Golub oraz okoliczne miejscowości na północ od Drwęcy znajdowały się w zaborze pruskim od 1772 roku, czyli w zaborze niemieckim, a Dobrzyń znajdował się w zaborze rosyjskim, ale to dopiero od 1815 roku. Również mamy tutaj naleciałości, ale właśnie związane z Rosją. Często nie zdajemy sobie sprawy, że język, którym się posługujemy, wydaje nam się, że jest językiem czysto polskim, a tak naprawdę używamy wielu słów, które historycznie sięgają języka niemieckiego. No i tutaj przysłowiowe nasze jo. Jo, które tak naprawdę ma wiele znaczeń. Jo potwierdzające, jo zdziwienie, jo negujące również się zdarza. I te słowo jo, ten wyraz właśnie pochodzi z języka niemieckiego od słowa ja, czyli tak naprawdę tak. Mamy wiele słów z języka niemieckiego. Moje ulubione słowo oznaczające pewne danie, pewną potrawę to jest leberka. Leberka, czyli wątrobianka, niektórzy mówią również pasztetowa. Mamy również słowa z języka niemieckiego, które tak naprawdę używane są na terenie całej Polski, czyli na przykład durszlak. Durszlak, czyli narzędzie kuchenne do odcedzania wody, odcedzania właśnie makaronu z tej wody, czyli cedzak po polsku. Również takim słówkiem typowo naszym golubsko-dobrzyńskim, moim ulubionym, to jest denko. Denko, ale nie spód od słoika, ale denko, czyli deska do krojenia chleba. To jest słówko tak naprawdę bodajże chyba tylko znane w okolicy Golubia Dobrzynia. Mamy ostrzynkę, czyli po polsku temperówkę. Mamy bujaczkę, czyli huśtawkę. Ale wróćmy do słówek z języka niemieckiego. Przygotowałem tutaj całą listę takich słówek, bo staram się Państwu niektóre właśnie przedstawić. Słynna sznecka z glancem. Dzisiaj tak naprawdę niewiele osób wie, co to jest. Sznecka z glancem, czyli drożdżówka z lukrem. Kwarta albo stów inaczej, czyli kubek około 1/4 litra. Bana, pociąg. Bardziej to słowo znane jest w okolicy Wąbrzeźna, Torunia czy Poznania. U nas nieco mniej popularne było. Szruber, czyli szczotka. No i często używamy też takiego słowa zakietować. Coś próbujemy zakietować, czyli zamknąć. Bryle, czyli okulary. Możemy coś trzymać mocno, czyli fest. Możemy nachajcować w piecu, czyli możemy napalić właśnie w piecu bardzo mocno. Mamy również lufcik, czyli niewielkie, małe okienko. Używamy laczek, czyli kapci w domu. Mamy również szrot, czyli złomowisko. Mamy również szajerek, czyli takie niewielkie pomieszczenie, w którym trzymamy drewno oraz narzędzia ogrodnicze. Możemy iść za winkel, czyli za zakręt. No i możemy iść na szagę,
szagę, czyli na skróty i często chodziliśmy na szagę, na pachtę, za winkel. Na szagę, czyli po prostu poczęstować się na przykład jabłkami z ogrodu sąsiada. Mamy również sznytkę, czyli kawałek chleba. I sznytka, która tak naprawdę bardzo ciekawe słowo, bo mamy sznytkę, mamy kromkę, mamy pajdę, no i mamy również dupkę od chleba, czyli tą końcówkę okrągłą. Więc zobaczcie, szanowni Państwo, jaki ten nasz język jest bardzo bogaty. Możemy kogoś złapać za chochoł, czyli za kołnierz. Możemy również mieć kawałek kiełbasy, czyli lunta kiełbasy. Pozdrawiam tutaj mojego wujka Marka Rygielskiego, który robił bardzo dobre właśnie kiełbasy i ten lunt kiełbasy, wspaniałe danie. Możemy również mieć papierową torbę, czyli tytkę lub tutkę, a nasze małe dziecko to gzup. Mamy również waserwagę, czyli poziomnicę, czyli wagę z wodą w środku. Mamy również coś, możemy wajchować, czyli mamy korbę, czyli wajchę. No i tak naprawdę, szanowni Państwo, tych słówek jest bardzo dużo. Ja tylko wypisałem, wymieniłem Państwu te słowa, które pamiętam, które gdzieś będąc nieco młodszym chłopcem, chłopakiem słyszałem, jak były używane w moim domu. I szanowni Państwo, na koniec chciałbym Państwu powiedzieć szluz. Czyli właśnie koniec i zapraszam Państwa do oglądania kanału Urywki Historii. Dosiada się do mnie właśnie Krzysiu Skrzyniecki, rodowity mieszkaniec Golubiach, a dzisiaj mieszka w Dobrzyniu, więc tak naprawdę człowiek, który powinien wszystkie słówka znać. Powiedz mi, Krzysiu, jakie jeszcze słówko Ci się przypomniało? Mi to się tylko zawsze jedno kojarzy, nasze jo. Czyli tak jak wspomniałeś, jo to jest słowo, które jest, że tak powiem, znane w całym kraju i zawsze kojarzą właśnie to ją z naszym tutaj rejonem toruńskim, tak jest. Chełmińska. Dokładnie. No, ale to jest takie ją i ciekawostka. W wojsku oczywiście była zbieranina nas z całej Polski. Z całej Polski i te moje ją zrobiło się takie, że miałem przezwisko jojo. Tak więc co? Możemy zakończyć to, jo? Tak jest, szluz i jo. Hej.